Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. Krótko o stole, który możecie wykonać sami. Ja wykonałem go 2 lata temu i postanowiłem, że podzielę się tym, co stworzyłem z wami, żebyście może, no nie wiem, spróbowali samemu zrobić coś takiego. Nie jest to jakieś duże wyzwanie. Ja nie jestem jakimś zapalonym, nie wiem, doświadczonym spawaczem, ale dałem radę zwykłym migomagiem, drutem pospawać to wszystko. Nie malowałem tego, bo uważałem, że tak jak jest ok. Jedyne co jeszcze dokupiłem to ten oto blat. Od razu już też pod właśnie taki blat typowo do spawania, ale ja nie używam go w taki sposób, tylko mam tutaj 2 płyty i te płyty po prostu kładę sobie drewniane tu i generalnie on jest cały przykryty. Co go wyróżnia generalnie? Po pierwsze zobaczcie, że tu możecie sobie go poszerzać. Możecie tutaj właśnie, o, kładąc sobie taką deskę, którą ja sobie przyciąłem już dokładnie pod wymiar. O, z takimi, jak widać, taką wysepką, macie już po prostu, o. Macie dokładnie, o, w ten sposób. I tam jakbym położył taką drugą, to byłoby na równi. I tutaj generalnie, jak widzicie, jest takie są, o, tu są te nacięcia i on powoduje, że dalej już nie pójdzie, o, i tu już hamuje. No i macie po prostu dodatkową część blatu dłuższą, jeżeli gdzieś tam trzymacie, nie wiem, macie w piwnicy gdzieś miejsce na to, żeby taki stół postawić, albo w garażu, no to zobaczcie, jak można go poszerzyć. Oczywiście można to przełożyć również w tą dziurę, bezpośrednio, spokojnie sobie, że tak powiem, to samo zrobić. I teraz jak to się w ogóle... jak to się w ogóle tutaj, już wam pokazuję, jak to się blokuje, bo żeby to nie latało, to tutaj mamy motylki i widzicie, dokręcamy po prostu sobie tymi motylkami i to już nie ruszy, nie ma szans. Są 4 takie motylki z każdej strony, w zależności od tego, z której strony potrzebujecie po prostu włożyć ten element i go przełożyć na przykład na drugą stronę. Zresztą stół, wiadomo, z 2 stron taki sam. Zamierzałem też zrobić dokładnie to samo tutaj, czyli dokładnie takie same tutaj również wstawić profile i też w tą stronę, żeby można było go jeszcze poszerzać w tą stronę, ale na razie odpuściłem, bo to co jest w zupełności mi wystarcza. I teraz co potrzebujecie w ogóle, żeby to zrobić? Po pierwsze płytę, taką jak to możecie zamówić, ale możecie też kupić kawałek takiej płyty. Ja od razu zamówiłem, jak widzicie, z tymi otworami. Więc tutaj można montować czy imadło, czy jakiekolwiek inne rzeczy, czy spawać właśnie tutaj bez problemu. Macie wszystko na wymiar. Koszt takiej płyty to jest jakieś 700 zł i wydaje mi się, że warto wziąć to pod uwagę. I teraz co potrzebujecie? Jeżeli chodzi o profile stalowe, to potrzebujecie, tak jak tutaj mamy rozpisane, 2 razy po 100 cm, czyli to są te, bo cała ta płyta ma 100 na 60, czyli tu 60, tu jest 100. Czyli 200, czyli tutaj potrzebujecie 2 profile. Ja wziąłem 3 o grubości 3 mm i o tutaj, że tak powiem, wymiarze 5 cm. Czyli takie potrzebujecie. Potrzebujecie 2 50, bo te 50 to są te tutaj, bo musicie to tutaj w ten sposób zespawać. Ja później obrócę ten stół do góry nogami i wam pokażę, jak on wygląda i od czego zacząć, jeżeli chcecie go wykonać sami. No i 2 60 też potrzebujecie, to są te tutaj, żeby je dospawać. One, no czyli i są konieczne i nie są, zależy. Jeżeli chcecie mieć tutaj tą dodatkową funkcję, żeby tutaj również wstawiać coś, to jak najbardziej powinniście to zamontować. A jeżeli tego nie zrobicie, no to musicie w jakiś sposób usztywnić też nogi, bo zobaczcie, że te nogi nie mają tutaj jeszcze dodatkowych jakichś, że tak powiem, połączeń, ale w taki sposób, jak są tu pospawane, to uwierzcie mi, że nic z tego nie ruszy. Jeżeli chodzi o długość nóg, to potrzebujecie 4 nogi 75 cm. To wszystko, jeżeli chodzi o tutaj profil stalowy. Ten profil stalowy, który jest tu zamontowany, to jest o długości 100 cm i tu jest 4, a grubość to jest 3 albo 4 mm, w zależności od tego, jak potrzebujecie. 3 wystarczy według mnie. Dobra, i teraz jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, co potrzebujecie
taki płaskownik, który tutaj gdzieś połączy te dwie rzeczy, więc to też trzeba dospawać sobie. No i tu mi wyszło jakieś 59 cm, więc jeden taki płaskownik, tu jak widzicie, musicie mieć. I musicie mieć jeszcze płaskownik na nogi, w sensie na spód nogi, bo chodzi o to, że jeżeli tu mamy nogę, to tutaj, żeby zamontować te kółka, musicie dospawać takie płaskowniki, no i tutaj te 3-4 mm byłyby najlepsze, więc albo no musicie jakiś płaskownik najlepiej kupić i tutaj dospawiacie generalnie ten element i jest ok. Dobra, kolejna rzecz, kątowniki. Tu mam 3,5 cm oraz 2, bo chodzi o to, że tutaj, żeby to wam dobrze chodziło, to musicie dospawać coś takiego. O, tu w ten sposób, tak żeby to się fajnie ślizgało tutaj po prostu w tym profilu stalowym. Dobra, kolejna rzecz, śruby motylki. To jest oczywiście opcja, możecie czegoś innego użyć, ale motylki są najbardziej, że tak powiem, tutaj wskazane, bo jak widzicie, to spokojnie możecie poblokować te tutaj profile właśnie wewnątrz tego profilu, bo chodzi o to, że tu jest piątka i w tą spokojnie wchodzi czwórka i możecie to po prostu sobie skręcić. Wiadomo, że tutaj będzie mały luz, dlatego właśnie, żeby ten luz zlikwidować, to musicie tutaj właśnie to zrobić w taki sposób. Zaraz to obrócę do górnika i będziecie wiedzieć, jak to zrobić. Dobra, cztery kółka, no i w zależności co kupicie, to musicie właśnie kupić takie, które będą wam odpowiadały. Te akurat kupiłem w Polsce, w sensie na Allegro, i tu chyba każde z nich jest w stanie do 80 kg wytrzymać, więc spokojnie możecie to w ten sposób ogarnąć. No i potrzebujecie nakrętki. Tu napisałem 14 sztuk, bo wszystko w zależności co zrobicie, no bo żeby zamontować kółka, to potrzebujecie tam dospawać też nakrętki. Pokażę to, jak to jest zrobione. No i też tutaj są dospawane nakrętki. Też pokażę to do góry nogami, żebyście mogli zobaczyć, jak to działa. I to jest wszystko. To są wszystko. W zależności od tego, jakie wybierzecie nakrętki, jakie motylki, to takie musicie mieć nakrętki. No i w zależności, jakie weźmiecie kółka, to też. Tu, jak dobrze pamiętam, to są 12 lub 14. Ja takie stosowałem i takie uważam, że powinny być. A od was zależy generalnie co i jak. Dobra, ja teraz ładuję to na stół i pokażę wam po prostu, jak to wygląda jeszcze pod spodem, tak żebyście mogli zobaczyć po prostu, jak to pospawać i od czego zacząć. A w rogu widzicie cały czas właśnie ten moment, kiedy ja to spawałem. Zajęło mi to właściwie jeden dzień, potem jak przyszła ta część, to dospawałem drugą część i mieliśmy finito. To tak naprawdę było jakieś 6-8 godzin mi to wszystko zajęło, ale miałem wszystko oczywiście już przycięte. No i dobra, mamy przewrócony stolik. Zobaczcie, jak to wygląda. Od czego zaczynacie? Na samym początku musicie zespawać te cztery ze sobą elementy w taki sposób, żeby utworzyć już jakiś taki prostokąt podstawę. Potem tak naprawdę trzeba dostawić te nogi i w taki sposób je dospawać, jak widzicie tu. Tak jak mówię, no nie jestem mistrzem spawania, więc wybaczcie to, jak to wygląda, ale na moje, że tak powiem, potrzeby spokojnie to wystarcza. I teraz tak, musicie to dospawać w ten sposób, czyli tu bierzecie 50, tu są dwie setki, 60 dospawacie w ten sposób, że te nogi robicie tu i dzięki temu macie to właśnie, że możecie potem sobie spokojnie zamontować te ślizgacze tutaj w taki sposób, żeby się można było tutaj zamontować. I teraz co jest ważne, że musicie najpierw tutaj też powiercić otwory. Oczywiście może to już być pospawane. No i tutaj dospawacie po prostu wszystkie te nakrętki. Chodzi o to, żeby potem można było bez problemu właśnie każdą z takich nakrętek wykorzystać właśnie na tutaj na te motylki. I tak jak mówię, motylki są po to, żeby blokować po prostu, żeby to się nie przesuwało. Czyli te są opcjonalne, ale ja uważam, że jeżeli robicie to, zróbcie od razu, bo tutaj można też jak coś to wykorzystać ten później stół, rozszerzając go po prostu też w tą stronę. Jak będziecie mieli już to pospawane z nogami, to teraz jak zrobić taką nogę? Tu jak widzicie jest ten płaskownik wycięty. I teraz tak, w nim jest taka sama sytuacja. Po prostu macie dospawaną, macie dziurę, tak żeby po prostu to można było wkręcić. No, nawet widzicie, się lekko odkręciły te koła. Muszę to podokręcać. O. Więc tutaj, nawet w sumie jak jest odkręca, to wam pokażę. Zobaczcie. Jak macie te kółka, to jest to w ten sposób zrobione, że jest zrobiona dziura
i tam jest dospawana od spodu nakrętka, czyli najpierw musicie dospawać do czegoś takiego nakrętkę i dopiero potem dospawać to do nogi, no i potem wkładacie po prostu sobie, tak jak widzicie, nogę, zakręcacie i już jest noga umiejscowiona, muszę podokręcać, bo widzicie, nawet nie zauważyłem, że już lekko się to wszystko poluzowało. Dobra, to zaraz to dociągniemy. Tu jak widać też można sobie regulować w ogóle. A, tutaj nie doszło, najpierw musi dojść. O. Musi dojść najpierw sama noga, a potem dopiero dokręcamy. Końcówką. Więc można przede wszystkim tutaj właśnie też wszystkie, nie wiem, problemy z wysokością sobie gdzieś regulować. Widzicie, to są kółka 80x32, czyli 80 to jest to, a to jest 32. Ona ma jeszcze dodatkowo, jak widzicie, tutaj blokadę, więc można bez problemu sobie zablokować i to nie lata nam na bokach i możemy spokojnie gdzieś ten stół być spokojniej. No i to jest właściwie wszystko, słuchajcie. Tu macie też dokładnie jaka firma, czyli firma MS Turcja, znajdziecie na Allegro na pewno. Dobra, to jest wszystko, on jest naprawdę stabilny. Tu jeszcze wcześniej myślałem o tym, żeby zrobić w ten sposób jakieś dodatkowe, że tak powiem, wzmocnienie, ale naprawdę to spokojnie wystarczy. I tak jak mówię, na samym końcu montujecie po prostu sobie tą płytę. Już jej nie dospawowałem z tamtej strony, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. No i tak wygląda cały stół, tak można go zamontować, zmontować bardzo szybko, myślę, spokojnie. Śmiało, jeżeli ktoś marzy o jakimś stole, to róbcie go w takiej wersji. To jest efekt obserwacji kilku różnych filmów, które widziałem i z każdego wziąłem to, co mi się najbardziej podobało w tym stole, no i zrobiłem go według własnych tutaj, że tak powiem, podobań. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Wszystkie te, że tak powiem, wymiary macie tam na zdjęciu. Jeszcze dodam też w opisie filmu, więc dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!